Białostocki Teatr Lalek nie zapomina o swoich ulubieńcach i miłośnikach sztuki lalkarstwa, nawet w tak niecodziennych okolicznościach. W teatralnym foyer zagościły projekty i lalki mojego autorstwa, a ja się nazywam Łucja Grzeszczyk. Jestem aktorką, lalkarką, ale też bardzo lubię malować, wycinać, zszywać, sklejać i raz na jakiś czas tworzę lalki do spektakli. Na wystawie zgodziły się wystąpić eleganckie lalki ze Ślubów Panieńskich w reżyserii Artura Dwulita. Piękny Gustaw i zadziorna Klara opuścili magazyn teatru, żeby na nowo zachwycać gości białostockiego Teatru Lalek. Wprost z Akademii Teatralnej przywędrowały Jawajki, które już od 6 lat uczą studentów gry lalką za parawanem. Może są lekko przerażające, ale mają bardzo przyjemne usposobienie. Na projektach możemy zobaczyć ich konstrukcję. Gabit, na którym osadzona jest głowa, i czempuryty, służące do manipulacji rękoma lalki. Najbardziej kolorowa na wystawie jest scenografia teatru Czrewo Joanny i Michała Troców. Ponieważ zbliża się okres wakacyjny, bajka Droga do Betlejem nie jest grana i może cieszyć oko stojąc dumnie na wystawie. Wszyscy bohaterowie bajki zwyczajnie odpoczywają tu przed kolejnym sezonem. Dzięki uprzejmości dyrektora Białostockiego Teatru Lalek Jacka Malinowskiego zapraszam do odwiedzin wystawy Moje Lalki w foyer Białostockiego Teatru Lalek od 16 czerwca. Pozdrawiam, Łucja Grzeszczyk.